Dzień dobry. Chcę wam przeczytać dwa fragmenty biblijne, które o poranku brzmią nieco twardo i szorstko, ale myślę, że mogą nam przynieść coś bardzo pożytecznego. Posłuchajcie. Pierwszy fragment z księgi proroka Jeremiasza, drugi z Ewangelii Łukasza. Od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku. Zarówno prorok, jak i kapłan, wszyscy popełniają oszustwo. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: pokój, pokój, choć pokoju nie ma. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro. Te dwa fragmenty biblijne mają wspólny mianownik. Pokazują, że istnieje taka bardzo ścisła zależność pomiędzy wnętrzem człowieka a tym, co na zewnątrz. To znaczy pomiędzy jego myślami, motywami, motywacjami, wyobrażeniami, a tym, kim ostatecznie jest, jak się zachowuje i co mówi. Jeśli wnętrze jest dobre, jest duża szansa, że zachowanie i to, co na zewnątrz, będzie dobre. Ale jeśli wnętrze jest zepsute, zepsuty też będzie owoc tego zachowania, owoc tego wnętrza. W księdze proroka Jeremiasza słowa krytyki są zwrócone w stosunku do kapłanów, do proroków, do tych ludzi, którzy zajmowali kierownicze, decyzyjne stanowiska w narodzie izraelskim. Tam ludzie krytykowani są za to, że mają niewłaściwe motywacje, a co za tym idzie, że ich zachowanie, ich zadania, które wypełniają, są nieskuteczne, ponieważ pracują dla zysku. Leczenie, którego mieli dokonywać, jest bardzo powierzchowne. Mówią wszystkim: wszystko jest w porządku, nic się nie stało. W Ewangelii Łukasza słowa Jezusa potwierdzają tę zasadę, że to, co w środku, to też na zewnątrz, i mówią, że ta zależność jest uniwersalna, to znaczy dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy żyli dawno temu, ale też nas. Więc musimy siebie zapytać, jak to jest z naszymi owocami, z tym, co na zewnątrz, jak to jest z naszym wnętrzem. Jeśli wszystko jest w porządku, bardzo dobrze. Ale jeśli dzisiaj Bóg przez Ducha Świętego przekonuje nas, że owoce nie są do końca takie, jakich by oczekiwał i nawet jakich my byśmy oczekiwali, to trzeba się zastanowić, co w środku jest nie tak. Pan Bóg chce nas przeanalizować, chce nas prześwietlić. Dlaczego? Nie chce tego zrobić, żeby wystawić nas na pośmiewisko. Nie chce tego zrobić, żeby nas pogrążyć. Ale za każdym razem, kiedy diagnozował ludzi, robił to po to, żeby pokazać im, w jakim są miejscu i że chce ich z tego miejsca wyciągnąć. Więc dzisiaj Pan Bóg zadaje pytanie o nasze wnętrze i nasze owoce. Stawia właściwą diagnozę, bo dopiero właściwa diagnoza powoduje, że możemy rozpocząć właściwe leczenie. A właściwe leczenie może doprowadzić do zdrowia, do zdrowych owoców. Dlatego dzisiaj poddajmy się tym szorstkim, twardym wersetom, tej nieco nieprzyjemnej Bożej diagnozie, ale po to, żeby wyzdrowieć, po to, żeby owocować. I takiego zdrowia i takiego owocowania na ten dzień i na każdy kolejny życzę wam wszystkim. Zostańcie z Bogiem. Niech was Bóg błogosławi.